Koniec roku to czas podsumowań i rozliczeń, a także postanowień, by ten nowy był jeszcze lepszy. Za chwilę sprawdzę, czego szczególnie sobie życzymy. Ja przede wszystkim wielkiej, wielkiej radości i optymizmu na cały rok i na każdy dzień nowego roku. I myślę, żebyśmy wszyscy wspólnie potrafili się dogadać. A w ogóle to dla każdego zdrowia, szczęścia i każdego dnia dużo słońca. Zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy. Najlepiej jak najwięcej prezentów, jak najwięcej miłości i spędzenia tego czasu w gronie rodziny. Życzymy sobie szczęścia dla nas, dla całej rodziny, dla naszej pociechy i nie tylko naszych pociech, dla wszystkich pociech malutkich. A jakieś postanowienia już mamy przygotowane? Nie mieć postanowień. O, całe mnóstwo. Mam nadzieję, że chociaż część się z nich spełni. Ale chcielibyśmy kupić mieszkanie. No i może rodzina się powiększy. Takie postanowienia. Przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Świętego spokoju, zdrowia i miłości. No zdrowia przede wszystkim, no i mądrości życiowej, szczęścia. Żeby ludziom chciało się żyć po prostu i to tyle. Ja zawsze tego samego życzę, zdrowia, szczęścia i pomyślności, także... Tyle. A jakieś postanowienia ma pan na nowy rok? A to zawsze mam, ale nie zawsze się sprawdzają. A jakie będą w tym roku, zdradzi pan? Zarobić dużo pieniędzy. I wydać je na co? Na wyjazd do Bułgarii. Chodzi w stanie pole. Przed jutra, nie od nowego roku. Tak, chodzi jest to. Czego pan życzy sobie i swoim najbliższym na nadchodzące święta i nowy rok? Pamięta pani taką piosenkę Młynarskiego, gdzie w refrenie było róbmy swoje? No, to życzę, prawda, wszystkim moim najbliższym, żeby mogli robić swoje. Życzę wszystkim, najpierw to zdrowia, dużo uśmiechu, szczęścia i wszystkiego najlepszego z okazji świąt i nowego roku. Zdrowia, spokoju, ale myślę, że zdrowie jest najważniejsze. A ma pani jakieś postanowienia? Tak, że będę miała nowego psa. Jakiego? Zmarł mi labrador i teraz myślę o drugim psie, ale jeszcze nie wiem jakim. Myślę, że mnie znajdzie. Żyjmy dniem dzisiejszym, patrzmy w przyszłość z optymizmem i wystarczy. A ma pani jakieś plany na przyszły rok? Chce pani zrobić coś, czego się w tym roku nie udało? Odpocząć w końcu. Dużo forsy każdemu bym życzył. Na pewno spokoju, troszkę mniej pośpiechu, no i zdrowia przede wszystkim. Żyjmy chwilą, bo nie wiadomo, co będzie zaraz. Tak? Czego życzą państwo sobie i najbliższym na święta i nadchodzący nowy rok? Kurczę, liczyłem na jakieś takie pytanie bardziej, nie wiem, może polityczne, światowe i tak dalej. A czego życzę? No życzę wszystkiego dobrego sobie i wszystkim telewidzom. Dziękuję.